Strażacy odwiedzają obozy harcerskie w województwie śląskim, żeby sprawdzić, czy młodzież pamięta, jak zachować się w momencie zagrożenia. Ale nie tylko młodzież, bo jeszcze większą wiedzę w tej dziedzinie powinni mieć opiekunowie i organizatorzy tego typu obozów. W jednej z takich kontroli strażakom towarzyszyła Magda Sincewicz. Kiedy świeci słońce, jest ciepło i spokojnie, namioty to dobra opcja na letni wypoczynek. Gorzej, kiedy przychodzi burza, silny wiatr i nawałnica. Wtedy trzeba uważać. Na pewno bezpieczeństwo to jest to, że musimy nosić czapki i wodę za każdym razem. Bezpieczeństwo jest też, że mieliśmy próbne ewakuacje i one za każdym razem właśnie coraz jest lepszy czas. I no, ja się czuję tu bardzo bezpiecznie. Mamy ratownika medycznego wśród nas. I no, mamy pielęgniarkę koło siebie, zawsze druhna pomoże, druh nam pomoże. Jak nie druhna, to oczywiście ktoś z nas. Żeby jeszcze bardziej zwiększyć poziom bezpieczeństwa na obozach harcerskich, strażacy i leśnicy przeprowadzają kontrole, ale też prelekcje. Służby chcą w ten sposób przypomnieć dzieciom i młodzieży, o czym należy pamiętać podczas letniego wypoczynku pod namiotem. Przede wszystkim my tutaj, będąc na miejscu, zwracamy uwagę na bezpieczeństwo tych dzieciaków, tak? Zwracamy uwagę na zachowania, których nie powinni robić, chociaż z drugiej strony patrząc, młodzież, która tutaj przebywa, czyli dzieciaki z harcerstwa, to są osoby, które odpowiednio są przygotowane do takich obozowania. One znają zasady bezpieczeństwa. Nawet najdrobniejszy błąd czy zawahanie w momencie zagrożenia może zadecydować o czyimś zdrowiu czy życiu. Dlatego tak ważne jest wcześniejsze przygotowanie. O tym, jak ważna jest współpraca w niebezpiecznych sytuacjach, wiedzą ci, którzy kilka lat temu przeżyli na tym samym obozowisku w Kostkowicach przejście trąby powietrznej. Z mojej perspektywy wyglądało tak, że po prostu zrobiło się nagle po prostu szaro i w momencie zaczęło padać deszcz, była duża wichura, było słychać złamanie się drzew. Tak naprawdę nie byłam wtedy na obozie, byłam wtedy w pracy tak jak aktualnie, więc nie odpowiadałam stricte za jakiś obóz, ale wiem, że ewakuacja była bardzo sprawnie przeprowadzona przez wszystkich komendantów. Ludzie, którzy byli na stołówce, już wezwali straż pożarną, więc wszystko było ogarnięte. Choć nie zawsze wydaje się, że groźna sytuacja jest do ogarnięcia od razu, to warto pamiętać, że prelekcje strażaków czy odbyte z nimi ćwiczenia wyrabiają odruchy, które mogą przydać się w przyszłości.